Witam. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam mój ranking najinteligentniejszych postaci w Naruto. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, to są najinteligentniejsi wspierający w internecie. Słowem wstępu, tak, podobny odcinek był 4 lata temu, ale był on zrobiony bardzo kiepsko, na szybko, bez dosłownie żadnego przemyślenia. Dlatego po publikacji tego filmiku tamten od razu idzie na niepubliczny. Od razu zaznaczę, że tak naprawdę tylko miejsce pierwsze i drugie jest pewne, a reszta to moje subiektywne odczucie i bardzo ciężko określić w 100%, że miejsce trzecie jest inteligentniejsze niż miejsce czwarte i tak dalej. No bo wszystkie postacie z tej listy mają najwyższą albo prawie najwyższą punktację inteligencji w databookach, albo nie posiadają statystyk w ogóle. Aha, no i miejcie też na uwadze, że nie biorę tu pod uwagę Boruto, a jedynie Naruto i Naruto Shippuden. Bez przedłużania, lecimy. Miejsce 10. Kakashi Hatake. Jest to tak naprawdę pierwsza postać w uniwersum, która jakkolwiek zaczęła wykorzystywać swój baniak, żeby osiągnąć jakiś cel, a nie tylko napieprzać i napieprzać. Weźmy jego pierwszą ważniejszą walkę, którą widzieliśmy, czyli z Zabuzą. Dał on się tam na przykład celowo zranić, żeby obadać siłę przeciwnika, a dodatkowo wykorzystał krew, żeby przywołać psy. Wielokrotnie także polegał na swojej inteligencji, dedukcji, szybkich decyzjach, bo tak naprawdę Kakashi nie jest jakoś uber potężny pod względem siły ogólnej, no nie licząc Susanoo, a właśnie głównie wykorzystuje taktykę, wiedzę teoretyczną i potężne doświadczenie. Miejsce 9. Hiruzen Sarutobi. Trzeci Hokage nie jest kimś, kto wpada mi do głowy, jeśli pomyślimy świetne decyzje, ale to tak naprawdę nie temat tego odcinka. Jeśli weźmiemy pod lupę Hiruzena i jego zdolności do analizy, uczenia się i przede wszystkim wykorzystywania tej wiedzy, to jest on naprawdę kocurem. Był obyty z każdym stylem walki, opanował wszystkie znane jutsu Konohy, a do tego nie wystarczy jedynie czakra i chęci. Trzeba też pamiętać, że solo walczył z dwójką poprzednich Hokage, choć osłabionych, to i tak nawet bardzo silnych, no i do tego ze swoim byłym uczniem, a pomimo zdecydowanie większej siły jego przeciwników, można uznać, że wyszedł zwycięską ręką, choć stracił przy tym życie. Ta walka nie polegała jedynie na pokazie umiejętności, a na dostosowaniu się do kolejnych ataków Tobiramy i Hashiramy, aby im zapobiec i później przeciwdziałać. Miejsce 8. Danzo Shimura. Jest to bardzo kontrowersyjna postać pod każdym względem i jeśli mówimy o inteligencji, również. Z jednej strony sporo robił w korzeniu i większość szła po jego myśli, a jednocześnie wykorzystywał Sharingany i Izanagi jak totalny debil. Jednak patrząc na jego większość działań, są one bardzo uzasadnione. Zabicie żaby posłańca, która miała sprowadzić Naruto, gdy Pain atakował wioskę, próba pozbycia się Akatsuki, zanim byli realnym zagrożeniem dla wioski, czy pranie mózgu Nono, aby ta zapomniała, kim jest Kabuto. Są to oczywiście straszne, niehumanitarne dokonania, ale w życiu bym nie powiedział, że głupie. Miejsce 7. Kabuto Yakushi. Nawet gdy osiągnął tryb mędrca i zyskał bardzo dużą siłę, nie wydaje mi się mocny, ale trzeba pamiętać, że jest to gość, który jest takim profesorkiem, posiadającym ogromną wiedzę na temat świata shinobi czy technik. Poprzez najróżniejsze badania zrobił z siebie Frankensteina, ale osiągnął to poprzez właśnie zdolności umysłowe. Do tego wszystkiego oczywiście dochodzi całe Edo Tensei, którym zaskoczył nawet Tobiego. Bycie szpiegiem też mu dało kolejne informacje, których większość nie mogłaby nigdy zdobyć. Jest to po prostu chodząca encyklopedia świata Naruto. Choć w pierwszym Naruto wydawał mi się 10 razy lepszą postacią niż w drugim, no ale cóż. Miejsce 6. Orochimaru. A więc to jest Kabuto, tylko że lepsza wersja. Lecimy dalej. Nie no, żartuję, choć mógłbym rzeczywiście tak powiedzieć, bo jest on mistrzem Kabuto, ale w tym wypadku moim zdaniem uczeń mistrza nie przerósł. Z pewnością pod niektórymi względami Kabuto przewyższa Orochimaru, ale ten jest po prostu mistrzem badań. Chciał on poznać wszystkie techniki na świecie i zdaje mi się, że może mu się to udać, bo gość jakimś cudem dzięki wysokiej inteligencji z wszystkich opałów wychodzi żywo, choć niekoniecznie od razu. Do tego bez problemu manipulował wieloma jednostkami, robił w zasadzie co chce przez większość życia i cóż, jest po prostu cholernie inteligentny. Miejsce 5. Itachi Uchiha.
Długo się zastanawiałem, gdzie umieścić mojego ulubieńca i w poprzedniej topce umieściłem go aż na drugim miejscu, a to Brednia. Jest on co prawda jednym z najbardziej inteligentnych shinobi, ale bez przesady. W walce wiele aspektów planował zanim się wydarzyły i zachowywał spokój. Z przykładów mamy scenę, gdzie rzucił genjutsu na poprzednika, pomimo że byli sojusznikami, aby w razie czego móc wyjść z tego cało. I jak widać, było to dobre posunięcie. Zaprogramował Sharingana Sasuke, aby zareagował na Tobiego, gdyby ten chciał go w coś wplątać. W zasadzie pokierował całym życiem Sasuke i choć twierdził, że popełnił sporo błędów w swoim życiu, no to kto ich nie popełnił? Był on bardzo często wiele kroków przed przeciwnikiem i w sumie prawie zawsze wszystko szło po jego myśli. Miejsce czwarte, Minato Namikaze. Wiecie lub nie przepadam za nim. Jednakże jeśli weźmiemy pod uwagę nowelkę poświęconą poprzednikowi, to z automatu musiałby on tu wskoczyć, ponieważ zajął on pierwsze miejsce w teście pisemnym na Chunina. I także był kocurem w dedukcji, mógł bardzo szybko rozszyfrować techniki przeciwnika, pomimo tego, że nie miał z nimi w ogóle wcześniej do czynienia. Do tego w większości przypadków starał się kończyć walkę bardzo szybko, atakując precyzyjnie w konkretne miejsca, aby z automatu wyłączyć przeciwnika z walki lub się go pozbyć. Chłop też wymyślił Rasengana, no a do tego potrzeba mózgu. No i rąk. Miejsce trzecie, Tobirama Senju. Jak dla mnie jest trio Madara, Hashirama, Tobirama, to ten najmłodszy zjada pozostałą dwójkę razem wziętą pod względem inteligencji. Postępował podobnie jak poprzednik, choć może powinienem powiedzieć, że to Minato jest kopią Tobiramy, nie na odwrót. Wymyślił wiele potężnych technik, Edo Tensei, Hirai Shinnojutsu, czy wszystkim nam dobrze znane Kagebun Shinnojutsu. I także wykorzystywał taktykę, a nie tylko techniki, dlatego pokonał Izune pomysłem na atak, a nie siłą. Także to za jego sprawą wioska rozbudowała się najmocniej. Oczywiście tak jak mówiłem na początku, patrząc tylko na Shippudena. Jego wiedza była przepotężna i nawet po wskrzeszeniu kilkadziesiąt lat później robił robotę. Miejsce drugie, Shikamaru Nara. Tak jak powiedziane zostało na wstępie, drugie jak i pierwsze miejsce jest raczej pewne, jeśli bardziej zagłębimy się w temat, a nie tak jak przy starej topce, gdzie po prostu wrzucone zostały postacie dość losowo i jazda. Już w pierwszym Naruto zostało zauważone, że Shikamaru ma ponad 200 IQ i choć dziś to brzmi jak mem, to rzeczywiście da się to odczuć. W zasadzie nie wiem, czy muszę kogokolwiek o tym przekonywać, gość dosłownie polega prawie tylko i wyłącznie na inteligencji i pomimo, że był wielokrotnie słabszy od Temari, to załatwił ją taktyką. Zrobił to ponownie z Hidanem. Pod względem ogólnej mocy Shikamaru to totalny leszcz przy i tak jednym z najsłabszych członków Akatsuki, a jednak planem nie dał mu żadnych szans. Jest wiele, naprawdę wiele kroków naprzód od oponenta i to uwzględniając najróżniejsze decyzje przeciwników, a nie tylko jedną konkretną ścieżkę. Równać się z nim pod tym względem może tylko jedna osoba. Miejsce pierwsze, Shikaku Nara. Tak, ojciec Shikamaru. Nie mamy tak naprawdę zbyt wielu informacji o Shikaku, ale wystarczy wziąć jego grę z synem w Shogi, gościem co ma ponad 200 IQ, a jednak jego starego rozkłada jak gdyby nigdy nic podczas kolejnej partyjki, która jest tak naprawdę grą na inteligencję. Dosłownie tak samo zachowywał się podczas wojny, gdzie był on głównym strategiem sojuszu i mógł pokazać na co go stać, szybko analizując sytuacje, w których dochodził do nieoczywistych dla innych wniosków. No cóż tu dużo mówić, jest to po prostu inteligentniejsza wersja Shikamaru, coś jak w przypadku Orochimaru i Kabuto. Tutaj również uważam, że syn nie przerósł ojca, no przynajmniej w Shippudenie nie zdążył. I na pewno na uznanie jakiejś tam inteligencji zasługuje Zetsu, no ale on jakby miał ponad 10 razy więcej czasu, żeby poznawać ludzi. Tak, zmanipulował nawet takiego Madarę, jednakże to była trochę taka metoda prób i błędów, mam wrażenie, a nie czysta inteligencja. Tak naprawdę wiemy, że chłop zmanipulował Indrę, później długo nie wiemy nic, bo jakieś 800 lat, co możemy uznać za po prostu nieudaną misję i dopiero Madara mu się przytrafił. Tak samo Jiraiya, uwielbiam go, jest mega inteligentny, choć niepoważny, ale moim zdaniem nie zalicza się do dziesiątki, a nawet jego staty mówią, że jest blisko, ale no nie ma piątki. No i wcześniej wspomniany Madara, który dał się zmanipulować Zetsu, ale jednak on bardzo mocno bazował na sile, nie na jakiejś taktyce. Nie był też głupi, bo spodziewał się kilku rzeczy i próbował je rozegrać taktyką, co oczywiście na plus, no ale u mnie się nie załapuje. To tylko moja opinia, nie musicie się z nią zgadzać. To tyle, siema.